Hej kochani, tu Hulajdusza, dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale, i jest to podcast z serii 7 Grzechów Głównych. A dzisiaj przychodzimy do materiału numer 6 na ten temat, czyli mowa tu o gniewie. Zanim jednak zaczniemy, pewnie osoby, które mnie tutaj obserwują, wiedzą już, dlaczego podcasty pojawiają się z opóźnieniem. Przynajmniej ten podcast miał się tak naprawdę pojawić w czwartek, no ale tak się nie stało, a to z tego względu, że nasz kochany kotek Albert jest ciężko chory. Sytuacja jest poważna, okazało się, że ma on chore serduszko, dokładnie to choruje na kardiomiopatię przerostową i jest w bardzo ciężkim stanie, dlatego też, no, sami pewnie rozumiecie, musiałam zrobić sobie małą przerwę w nagraniach po to, aby też pomóc mu jak najbardziej potrafię. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i Alberta za e, wszelkie miłe komentarze. Komentarze życzące zdrowia. E, liczę na to, że po wizycie kontrolnej, którą mamy za tydzień, okaże się, że leki zaczęły działać i rzeczywiście sytuacja jest lepsza niż zakładano. Niemniej Albert czuje się bardzo dobrze, ma dużo energii, ma świetny apetyt e, naprawdę świetny apetyt, uwierzcie mi. E, cała choroba, jaką on ma, e, wada serduszka. Nie jest dla niego bolesna, więc jest to dla nas bardzo duże pocieszenie, że przynajmniej nie odczuwa on żadnego większego na ten moment dyskomfortu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dobre wiadomości, dobre pod tym względem, że rzeczywiście czuje się dobrze. Niestety jest trochę więcej tych nieciekawych wiadomości, ponieważ okazało się, że nasz drugi kotek, Lucian, który również często zapowiada podcasty, też jest obciążony tą chorobą. Jest to wada genetyczna. Jego stan jest średnio zaawansowany. Nie jest na pewno on tak ciężki jak w przypadku Alberta. Lekarze zakładają, że że może on żyć kilka lat i będziemy też oczywiście do tego dążyć. Na ten moment również jest on na lekach. Jest to leczenie, które będzie trwało przez całe jego życie. Stąd też taki mały apel do Was, właścicieli, czworonożnych przyjaciół: badajcie swoje kotki, badajcie swoje pieski czy inne zwierzaki. Takie systematyczne badania kontrolne i profilaktyka są bardzo ważne, i tutaj też uprzedzę wszelkie możliwe komentarze. Kotki są ze sprawdzonej hodowli, nie jest to żadna pseudo-hodowla. Jest to hodowla, która należy do związku zrzeszającego inne hodowle. Wystawia ona rodowód. Można powiedzieć, że odpowiada ona za legitność, legalność hodowli i, i zwierzaków, które są w ten sposób sprzedawane. To nie zmienia faktu, że nie zawsze jest to zapewnienie, że nasz zwierzak nie będzie chory. My na ten moment mamy kontakt z hodowcą. Warto jest o takich, w takich sytuacjach oczywiście hodowcy powiadomić, ponieważ istnieje. Bardzo duże niestety prawdopodobieństwo, że rodzeństwo naszych kociaków może być pod, w podobny sposób obciążone. W każdym razie, moi drodzy, no, to, to jest taki mały apel, może trochę przydługi, może nie każdego to interesuje, ale jest to mały apel, który po części wyjaśnia, dlaczego w tym tygodniu było mniej podcastów. A po drugie, jest to informacja dla Was, osób, które mają swoich małych futrzanych lub nieprzyjaciół, abyście rzeczywiście kontrolowali ich zdrowie. Tak czy inaczej, moi kochani, dzisiaj porozmawiamy trochę o gniewie, który mam wrażenie, że jest coraz bardziej widoczny w życiu codziennym wielu osób. Porozmawiamy o tym, jak łatwo jest kogoś oceniać, wyładować swoje frustracje w bardzo okropny sposób. Ja już od jakiegoś czasu myślałam nad opracowaniem tej sprawie, sprawy. Jest to przykra historia o tym, jak bezpodstawny gniew potrafi zasłonić ludziom myślenie, a wtedy już wcale nie jest tak trudno, by doszło do tragedii. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym zwrócić uwagę na ważny temat, jakim jest e, chociażby pisanie komentarzy w mediach społecznościowych. Jako twórca dostaję oczywiście czasami nieprzychylne komentarze. Niektóre z nich są konstruktywną krytyką, co zawsze mnie cieszy i wierzcie, że naprawdę liberalnie z dużym przymrożeniem oka podchodzę do komentarzy pod filmami lub gdziekolwiek indziej. Mam wrażenie, że i tak dostaję takich wiadomości niewiele w porównaniu z innymi twórcami. Nie mam na myśli jedynie podcastów, ale ogólnie wszystkich twórców internetowych. E, to przykre, że ludzie tak szybko potrafią kogoś Ocenić, zmieszać z błotem lub nawet rzucić komuś albo jego rodzinie utraty życia. Niestety w aktualnym świecie user 62328 obrzucający kogoś najgorszymi epitytami czuje się bezkarny, no bo przecież to jest internet. No cóż moi drodzy, ja mam tylko nadzieję, że zarówno dobro, jak i zło wraca i może kiedyś ktoś zastanowi się dwa razy, albo nawet i więcej, zanim wyrzuci swój gniew w przestrzeń wirtualną, bo czasami to tylko internet, tylko słowa, czasami jest to historia taka, jaka spotyka Sofię Sofią Lancaster. Czyli bohaterkę dzisiejszego podcastu. Zanim zaczniemy, chciałabym podziękować Wam za to, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. Jeżeli ktoś zdecyduje się zostać tutaj ze mną na dłużej, to przypominam, że ten kanał da radę subskrybować. Każdy ślad w postaci komentarza lub łapki w górę jest dobrym napędem do zasięgów, więc również będzie mi bardzo miło, jeżeli pozostawicie po sobie ślad. Inny niż węglowy, hehe. <laughs> A teraz już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Tym razem przenosimy się, moi kochani, do Anglii, a konkretnie będziemy gościć w mieście o nazwie Backup które znajduje się w hrabstwie Lancashire. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wymawiam, tutaj translator bardzo mi w tym pomógł. Backup to niewielkie miasto, które właściwie to liczy około 13 tysięcy mieszkańców. Jest to miejsce z całą pewnością z duszą, może i hulającą, a tak na poważnie to w Backup zachowało się wiele zabytków, zwłaszcza budowli z okresu wiktoriańskiego, które m.in. odpowiadają za ten klimatyczny angielski nastrój. Jako ciekawostka mogę Wam powiedzieć, że w Backup znajduje się ulica o nazwie Elgin, która ma jedynie 5 metrów i 20 cm i do 2006 roku była to najkrótsza ulica na świecie, ale została ona wyprzedzona przez Ebenezer Place w Szkocji. Ale to taka mała ciekawostka właściwie, a skoro już przy ciekawostkach jesteśmy to połączę to z zaglądaniem w portfele, ponieważ w miastach angielskich nie mam takich statystyk, nie mam dostępu do takich statystyk, ile tam mieszkańcy zarabiają, ale udało mi się dotrzeć do tego, że swego czasu miasto Backup uzyskało spore, no bo około dwumilionowe dofinansowanie na renowację zabytków i w ogóle tam ulepszenie miasta. Jednak zdaniem mieszkańców wciąż wiele budynków pozostaje pustych i renowacja niewiele dała. Tak czy inaczej miasteczko Backup to urokliwe miejsce, gdzie ludzie w większości się znają lub przynajmniej kojarzą swoje istoty. Istnienie. To właśnie tam, 26 listopada 1986 roku, na świat przyszła Sophie Lancaster, bohaterka dzisiejszej historii. Sophie była jedyną córką Sylwii i Johna Lancaster, którzy poza nią mieli też syna Adama, łącznie mieli dwójkę dzieci, rodzina 2 plus 2. Rodzina mieszkała dosłownie pod miastem baka, o którym wam przed chwilą powiedziałam. Niemniej rodzice dojeżdżali do tego miasta do pracy, a dzieciaki chodziły tam do szkoły. Więc był to typowy dom pod miastem. Od razu wam powiem, że tutaj wielkiego wchodzenia z bucierami w cudze życie i zaglądania w portfele to nie będzie. Pewnie niektórzy z Was są z tego zawiedzeni, tak samo jak ja. Znaczy, oczywiście nie mówię tego dlatego, że jestem ściwska, ale bardzo często sytuacja ekonomiczna określa trochę takie warunki, w jakich ludzie żyją, a bardzo często to się też tyczy osób, które później... Mają na przykład problem z pieniędzmi i próbują je zdobyć w różny, mało legalny sposób, na przykład wszelkiego rodzaju historie z polisami na życie. Co ciekawe, to też jest taka. Powiedzmy ciekawostka, ale zauważyłam, że większość historii z polisami w tle dotyczy ludzi zamożnych, zamożniejszych. To, to, to często te osoby zamożne wykupują wielkie, czasami milionowe polisy po to, aby później pozbyć się, i to mówiąc w dość niemiły sposób, no ale pozbyć się swoich bliskich, by później takie polisy spieniężyć. Ale spokojnie dzisiaj nie będzie takiej historii. Nie będzie też wchodzenia w życie, a przynajmniej nie za bardzo, ponieważ nie znalazłam informacji na temat pracy Johna, czyli nie wiemy, gdzie pan ojciec pracował, ale wiem, że Sylwia, czyli matka, pracowała w lokalnej szkole jako doradca. Doradca, taka osoba, która na pewnym etapie szkolnym rozpoczyna rozmowy z uczniami na temat ich przyszłości i tego, co chcą robić w życiu. Nie wiem, czy we wszystkich szkołach są tacy doradcy, ale pamiętam, że w moim liceum rzeczywiście była taka postać. Niemniej dąży do tego, że kobieta miała ogólnie kontakt z nastolatkami, z dzieciakami, czasami słuchającem. O ich problemach, rozterkach życiowych, dalej, i tak dalej. Ogólnie Sylwia była kobietą otwartą, otwartą na różne tematy i takie samo nastawienie miała wobec swoich dzieci jako matka. Sylwia kładła również nacisk na to, by mieć ogólnie to przyjacielskie relacje ze swoimi dziećmi, przez co w domu panowała atmosfera ogólnego zaufania, zrozumienia i wolności w wypowiedzi. Sophie, bohaterka dzisiejszej historii, od zawsze była wyjątkowa. Od najmłodszych lat wydawała się mieć zupełnie inne zainteresowania niż, niż jej rówieśnicy. To był taki klimat, że wiecie, inne dzieciaki bawiły się na trzepakach, a Sofie czytała prousta w poszukiwaniu straconego czasu. Nic więc zaskakującego, że nadawała ona na innych falach niż jej koledzy i koleżanki, a przynajmniej niż większość z nich. Sofie od zawsze interesowała się bardziej dorosłymi tematami i zagadnieniami, na które większość dzieciaków no, nie zwraca uwagi. I matka wspomni na przykład, że jeszcze w szkole Podstawowej Sofii zagłębiała się w temat ubóstwa na świecie i ogólnie temat problemów globalnych. Nierzadko też miała większą wiedzę niż, niż dorośli w tym temacie. Nasza bohaterka bardzo dużo czytała, miała trochę swój własny świat, w którym czuła się bezpiecznie. Co za tym idzie, Sofii świetnie się uczyła, miała dobre wyniki, a rodzice byli z niej bardzo dumni. Niestety, nieco inaczej sprawa wyglądała w przypadku relacji z kolegami i koleżankami, bo Sophie w większości no, nie miała wspólnych tematów z innymi dziećmi, które chodziły do podstawowy na przykład. Interesował ją problem ubóstwa, konfliktów na świecie, a nie to, kogo wybierze tam Violetta, lub to, czy Hanna Montana zdradzi swoją prawdziwą tożsamość. Oczywiście nie mam tutaj na myśli umowania komukolwiek, bo każdy rozwija się inaczej. Niemniej Sofi, jak na swój wiek, miała no, specyficzne zainteresowania i inne spojrzenie na świat, co też sprawiało, że. No, nie miała ona wielu znajomych. Kolejna anegdota, którą wspomina jej mama, to jest to, że w wieku 6 lat, dokładnie tak, dobrze słyszycie, Sofie poinformowała swoją rodzinę, że zamierza zostać wegetarianką. Rodzice, jak już Wam mówiłam, no to byli otwarci wobec swoich dzieci, chcieli, aby dzieciaki próbowały nowych rzeczy, aby się rozwijały, aby podejmowały własne decyzje, no ale niekoniecznie wierzyli w słowa córki, która nawet nie była w pierwszej klasie, sądzili, że to jest taki etap, że, że właściwie no to jak chce, to niech spróbuje. Oczywiście Sophie dostawała zawsze wegetariańską wersję obiadu, ale rodzice nie sądzili, że, że potrwa to długo. No cóż, jak się być może domyślacie, Sophie okazała się bardzo zdeterminowana. I tak naprawdę od tego szóstego roku życia, kiedy podjęła decyzję o tym, aby mięsa nie jeść, do dorosłości rzeczywiście została przy swoim postanowieniu. I widzimy tutaj osobę niezwykle zdeterminowaną. I chyba rzadko co się zdarza u tak młodych osób, które podejmują ważną decyzję, która tam jakieś ma przełożenie na ich życie i się jej trzymają przez tyle lat. Niemniej to i wiele innych rzeczy wyróżniało dziewczynę na tle rówieśników, a z drugiej strony Sophie nie wydawała się tym zmartwiona, nie wydawała się zmartwiona tym, że niekoniecznie się ze wszystkimi dogaduje, niekoniecznie też ma ze wszystkimi wspólne tematy. Można było zauważyć, że Sofia wręcz lubiła swoje towarzystwo, lubiła czytanie książek albo też długie rozmowy na temat światopoglądu ze swoimi rodzicami. Oczywiście czas mijał, dzieciaki porzuciły klocki Lego na rzecz innych zainteresowań, które jednak wciąż były dalekie od zajęć Sofii. Tak czy inaczej, już jako nastolatka dziewczyna czuła swój indywidualizm, zauważała, że rzeczywiście nadaje na innych falach niż, niż większość kolegów i koleżanek. No i można nawet powiedzieć, że jej się to podobało, Sofii lubiła się wyróżniać nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz. Jako nastolatka dziewczyna zaczęła ubierać się w sposób, który podkreślał jej indywidualizm. Nosiła ona ciemne stroje, glany, bransoletki zwane uroczo pieszczochami, a z czasem zaczęła zakładać coraz więcej kolczyków, no i nosiła kolorowe włosy. Aktualnie myślę, że nie byłby to, nie wiadomo jak, zaskakujący wizerunek, no bo przecież dla każdego jest miejsce na tej kuli ziemskiej. Jednak w niewielkim mieście backup na początku XXI wieku było to dość odważne i niewiele osób ubierało się w ten sposób. Co gorsza, taki styl był zauważany oczywiście i to niekoniecznie w pozytywny sposób, bo wiadomo, ludzie reagują różnie. Niektórzy potrafią podejść na ulicę i powiedzieć, że ktoś ma bardzo fajny styl i tam o coś zapytać, a są osoby, które prosto z mostu rzucają bardzo niemiłe komentarze. I niestety w przypadku Sofii, w przypadku jej życia takiego szkolnego, czy też ogólnie życia w społeczeństwie, przeważała ta druga wersja, czyli te wszystkie niezbyt pochlebne komentarze. Zdarzało się, że rówieśnicy wskazywali palcami na Sofii i potrafili być dla niej niemili, tylko dlatego, że wygląda inaczej niż oni. Nasza bohaterka dość szybko odkryła swój własny styl i mama wspomina, że gdy Sofii miała 12 lat, to zapoznała latem koleżankę, która właśnie miała taki trochę gotycki wygląd, no i Sofi bardzo się to spodobało. Uważała, że to jest podkreślenie indywidualizmu, zresztą obie dziewczyny się ze sobą dogadywały, miały podobne poglądy, podobne zainteresowania, no i właśnie dlatego nasza bohaterka, również chciała wyrazić swój indywidualizm, który był wewnątrz swoim też wyglądem. No i tamtego lata 1998 roku Sofi po raz pierwszy przefarbowała włosy, no i wróciła tak do domu. Zapewne rodzice reagują różnie w takich przypadkach, ale Sylwia nie była wcale zła na córkę, wręcz przeciwnie, pomyślała, że całkiem fajnie ona wygląda i nawet jej taki styl pasuje. Tak czy inaczej, czas mijał, a nasza bohaterka rozpoczęła szkołę średnią. To właśnie tam poznała znajomych, poznała znajomych którzy, można powiedzieć, że w końcu nadawali na tych samych falach, co oni. Byli to nastolatkowie, każdy miał jakiś swój własny styl, już, już mieli swoje własne poglądy, przeżycia no i udało się Sofii znaleźć rzeczywiście Osoby, które myślą podobnie jak ona. Dodatkowo Sophie znalazła też znajomych, którzy słuchali tej samej muzyki, czyli zazwyczaj no był to rock i metal, którego Sofi była wielką fanką. Co prawda dziewczyna wciąż nie była takim typem tak zwanego wodzireja weselnego, ale miała swoją małą grupę znajomych, ludzi, z którymi się trzymała. I to też nie tak, że Sophie była niemiła dla ludzi, bo może ktoś tak pomyśli. Wręcz przeciwnie. Jej mama nawet wspomina, że mimo tego, że może jej wygląd. Stereotypowo nie pasował do takiej przesadnie miłej osoby albo kogoś, kto może być przyjacielsko nastawiony. Oczywiście tutaj podkreślam, stereotypowo. No to jednak Sofie była bardzo miłą osobą, bardzo uprzejmą, i, i za każdym razem, kiedy poznawała kogoś, kogoś nowego, to można było zauważyć, że jest to ciepła i wrażliwa osoba. Dziewczyna bardzo angażowała się w życie szkoły, wciąż miała dobre oceny i współtworzyła nawet szkolną gazetkę. Sophie lubiła w ten sposób poruszać ważne tematy i takie tematy, które towarzyszyły jej od dawna, czyli te, te problemy globalne, o których uwielbiała pisać, i liczyła na to, że więcej osób się tym zainteresuje. Trzeba też przyznać, że dziewczyna miała ogromny talent literacki. Jej mama wspomina, że pewnego razu przeczytała esej córki i była pod ogromnym wrażeniem jej talentu. Sophie w dosadny sposób opisywała rzeczywistość i jej słowa naprawdę miały moc. Dlatego właśnie nasza bohaterka planowała studiować literaturę angielską, wiązała z tym swoją przyszłość. Sophie była więc bardzo zdolna i ambitna, jednak i tak niektórzy wciąż zwracali uwagę jedynie na jej niekonwencjonalny wygląd. Pewnego razu na przykład, gdy dziewczyna wraz z rodziną była na obiedzie w jakiejś restauracji, zwyczajna scenka rodzajowa, rodzina jedzie sobie do restauracji, no to grupa dzieciaków przy stoliku obok zaczęła komentować wygląd Sofii w dość niemiły sposób. Wtedy właśnie mama Sylwia zrozumiała, że córka spotyka się z takimi uwagami każdego dnia i kobieta czuła, że to bardzo niesprawiedliwe i to jest przykre. Zresztą żaden rodzic nie chce, aby jego dziecko było narażone na coś takiego. Sophie nie robiła nikomu niczego złego swoim wyglądem, a jednak często tylko na to zwracano uwagę, pomijając przy tym wszelkie talenty dziewczyny i to, że miała naprawdę dobre serce. Niemniej sama Sophie wydawała się mieć to wszystko w tak zwanej życi i ignorowała wszelkie uwagi. Wiedziała, że to wszystko to jedynie komentarze osób, które mają ograniczony światopogląd i oceniają ludzi na zasadzie wyglądu. Niestety najwyraźniej takich osób w niewielkim miasteczku backup było sporo. No cóż, lata mijały, a nasza bohaterka dostała się do Accrington i Rosendale College, gdzie zaczęła studiować literaturę. Mniej więcej w tym samym czasie Sophie poznała też chłopaka, którym był Robert Martby. Chłopak również przyszedł na świat w 1986 roku, więc był w tym samym wieku co Sofi. Para poznała się tak jak wielu młodych ludzi poprzez wspólnych znajomych. Wiadomo, jest ktoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna kota psa sąsiada i tak też było w przypadku Roberta i Sofi. Okazało się również, że chłopak podobnie jak nasza bohaterka od zawsze w jakimś stopniu różnił się od swoich rówieśników. Początkowo jedynie zainteresowaniami i sposobem bycia, a później również i wyglądem. Jego styl można opisać jako gotycki, Sophie zresztą tak samo, chociaż oboje nie przepadali do taką klasyfikacją, nie chcieli być opisywani na zasadzie jakiegoś stylu czy jakiegoś określenia. Uważali, że są po prostu sobą, i, i tak naprawdę dla nich to była codzienność. W każdym razie para szybko nawiązała kontakt i okazało się, że mają wspólne wizje na przyszłość, plany, marzenia i poglądy, więc mamy tutaj wielkie lowe na resorach. Od razu między nimi zaiskrzyło, więc zaczęli być razem, weszli w związek, zaczęli ze sobą spotykać. Robert początkowo studiował sztuki piękne w Manchesterze, więc para nie spotykała się codziennie, ale po dwóch latach razem, kiedy ich związek przetrwał i próbę czasu i trochę taką odległość, no to Robert i Sophie zamieszkali wspólnie w rodzinnym mieście dziewczynki. Czyli właśnie w backup. Związek pary wydawał się poważny, a rodzice Sofii podejrzewali, że pewnie któregoś dnia wezmą oni ślub, może będą mieli dzieci, no i nadzieja była taka, że będą żyli długo i szczęśliwie, jak większość młodych ludzi, którzy biorą ślub. Sophie i Robert sprawiali wrażenie, jakby byli bratnymi duszami, jakby już wcześniej gdzieś się poznali, potrafili długimi godzinami rozmawiać o wszystkim i o niczym, a ich wspólnym ulubionym filmem był Kruk z 1994 roku i patrząc przez pryzmat zdarzeń, które będą miały później miejsce, to jest to naprawdę interesujące i interesujący dobór filmografii, ponieważ Kruk opowiada historię pary, która w Halloween, dzień przed swoim ślubem, zostaje zabita. Jednak dusza głównego bohatera postanawia się zemścić na sprawcach. Myślę, że warto ten film zobaczyć, ma dobre opinie i przyznam szczerze, że opis mnie zainteresował. No tak czy inaczej, moi kochani, nastał rok 2007, rok, który w ogóle sprawił, że powstał ten podcast. Sophie i Robert mieszkali razem, a Sophie dopiero rozpoczęła studia. Mówiłam wcześniej, że ona dostała się do koledżu i to jest prawda, jednak po skończeniu szkoły średniej dziewczyna zdecydowała się zrobić sobie taki rok przerwy, aby pouczyć się trochę na własną Rękę, by jakoś odetchnąć od, od nauki, zdecydować, co chce dalej robić. No i ostatecznie w 2007 roku nasza bohaterka planowała rozpocząć oficjalnie naukę, a w przyszłości chciała zdobyć dyplom z literatury angielskiej. W tamtym czasie Robert i Sophie spotykali się już od trzech lat, no i poważnie myśleli o dalszej przyszłości. Mieszkali razem, a kiedyś w planach był ślub oczywiście wiecie, taki niekonwencjonalny, taki jak, jak ich styl ślub, który byłby dopasowany do nich. No właśnie, mimo wielu spojrzeń i komentarzy, które tak naprawdę towarzyszyły Robertowi i Safi w życiu codziennym, to para nie zmieniła swojego stylu ani zainteresowań. Ani byli sobą i starali się otaczać ludźmi z otwartymi umysłami. Jednak, tak jak już wspomniałam, w mieście backup no nie każdy miał otwarty umysł, nie każdy był w stanie zrozumieć, że ludzie mogą mieć różne kolory włosów. No i tak sobie przechodzimy do momentu, który sprawił, że powstał ten podcast. Był piątek, 10 sierpnia 2007 roku. Piątek, jak to mówią, piątek, weekendu, początek. Z racji, że większość ludzi w sobotę nie pracuje, nie ma też zajęć na uczelni znaczy, oczywiście, jak ktoś studiuje zaocznie, to ma. No, ale powiedzmy, że statystycznie większość osób nie ma. No to ludzie często chodzą na imprezy, spotykają się ze znajomymi itd. No, podobno tak się robi. W każdym razie, właśnie takie plany na ten piątek mieli Robert i Sophie. Dzień minął im zwyczajnie, bez żadnych problemów, poranek, południe, a później nastał wieczór. No i tego dnia para planowała odwiedzić swojego przyjaciela Jonathana, który mieszkał w tym samym mieście. Nie była to żadna impreza, żadne nawet tam hulanie do nocy, czy do rana, czy do w ogóle południa. Raczej takie spotkanie w mniejszym gronie, no i rozmowa o wszystkim i o niczym. Tak też się stało. Sophie i Robert wieczorem jeszcze u siebie w domu przygotowali się na imprezę, no i przybyli do znajomego o godzinie 21 porozmawiali trochę, wypili kilka drinków, no i około godziny 23.30 para doszła do wniosku, że już pora zbierać się do domu, bo jest późno i w ogóle no pora spać. Jonathan wspomni, że Sophie i Robert wyszli od niego o godzinie 23.40, czyli tam jeszcze przez 10 minut było żegnanie się. I te wszystkie standardowe teksty, które się mówi na zakończenie imprezy. No cóż, do domu dzieliła ich droga na pieszo, którą para traktowała jako taki zwyczajny spacer. Jak już wspomniałam, Robert i Sophie trochę wypili, ale to nie był taki stan, żeby wracali wężykiem czy, czy inne tego typu ekscesy. Tym bardziej, że byli w stanie spacerować, czuli i zachowywali się normalnie. W pewnym momencie Sophie i Robert zatrzymali się na stacji benzynowej, aby kupić paczkę papierosów. No i mimo późnej pory trzeba przyznać, że w okolicy kręciło się wiele osób. To było centrum miasta, miasto może do jakichś wielkich metropolii nie należało, ale są takie miejsca nawet w tych mniejszych miejscowościach, gdzie często czy to okoliczne nastolatki, czy młodzi ludzie się spotykają, żeby sobie porozmawiać, żeby no, nierzadko wypić coś więcej niż Kubuś Play. Tak też było w tym przypadku, kręciło się tam wiele osób, stacja benzynowa była otwarta, co chwila ktoś tam przychodził. I w pewnym momencie na stacji benzynowej, stojąc w kolejce, do Sofii podeszła jakaś nieznajoma dziewczyna, która skomplementowała jej włosy. W tamtym momencie nasza bohaterka miała takie kolorowe drety, które rzeczywiście wyróżniały się w tłumie. No i Sofii podziękowała za komplement, zrobiło jej się miło, że jednak w mieście backup wciąż są osoby, którym podoba się taki styl, które podchodzą, komentują, to komplementują. Zawsze to było miłe. Tak się składa, że tamta nieznajoma dziewczyna była w towarzystwie swoich koleżanek, wszyscy wyglądali na nastolatków, może nawet niekoniecznie pełnoletnich. Jednak ani Sofia, ani Robert no, nie kojarzyli tej grupki, ale z drugiej strony była noc, każdy trochę wypił, więc no, niekoniecznie każdy mógł ewentualnie skojarzyć ludzi dookoła. Tak czy inaczej, Robert i Sofia kupili fajury, a ta nieznajoma grupka, czyli te dziewczyny, zapytały, czy mogą ich poczęstować. Para zawsze była pozytywnie nastawiona do innych osób. Zawsze zarówno Sofi jak i Robert byli ludźmi przyjaznymi, więc bez problemu się zgodzili. Nowi znajomi zaproponowali, by wspólnie pójść gdzieś do pobliskiego skateparku, no bo jednak palenie na stacji paliw, no to nie jest to najlepszy pomysł. Sophie i Roberts przystali na taką propozycję, tym samym wszyscy poszli do parku i tam rzeczywiście spędzili miło i spokojnie czas, rozmawiając o życiu, o zainteresowaniach, wymieniając się imionami. Była to zwykła kulturalna rozmowa w skateparku w centrum miasta. Wszyscy byli wobec siebie przyjaźni, otwarci i, i ogólnie miło nastawieni. Niemniej około godziny pierwszej w nocy Robert i Sophie doszli do wniosku, że no już ostatecznie pora wracać do domu, bo trochę im się ten powrót do domu przedłużył. Mieli tak naprawdę, no, no wyszli od przyjaciela o godzinie 23.40, już była pierwsza w nocy, więc pora ewidentnie wracać do domu bez żadnych przystanków i rozmów. Z tym samym para pożegnała się z nowymi koleżankami, no i poszli w stronę wyjścia ze skateparku. To był taki park, wiadomo, no park, park ma swoje różne wyjścia, wejścia i tak dalej. Co ciekawe, w tym parku lub w okolicach kręcili się ludzie. To nie było więc tak, że jedynie Sophie, Robert i ich cienie tam się znajdowały. W każdym razie para szła w kierunku wyjścia, i wtedy też w ich stronę zaczęła iść grupa pięciu młodych mężczyzn, którzy ewidentnie byli pod wpływem czegoś mocniejszego. Tacy panowie trochę e, w po poubierani, z serii e, może byśmy się napili, pewnie, pewnie w każdej chwili. E, no, takie to były klimaty. E, no i ci nieznajomi zaczęli krzyczeć w stronę Roberta i Sofii, komentując w niemiły sposób ich wygląd. Takie zaczepki to były. Nie była to oczywiście pierwsza sytuacja w życiu pary, tak jak już o tym Wam wspominałam, no, takie incydenty się zdarzały. Ale tym razem był środek nocy, a napastnicy mieli przewagę liczebną, i no, nie była to najlepsza chwila na to, aby, aby wchodzić w jakieś dyskusje. Z tego względu Robert i, i Sophie doszli do wniosku, że najlepiej będzie e, zignorować temat, spokojnie ominąć grupę Neandertalów. Niestety uwagi i epitety nie ustawały. Wręcz można było odnieść takie wrażenie, że fakt, iż Sophie i Robert ignorują grupę, no to jeszcze bardziej ją napędza. W pewnym momencie jeden chłopak z tej grupy nieznajomych zapytał resztę, cytując, czy mam go uderzyć. Nie czekał jednak na odpowiedź i od razu podszedł do Roberta, a następnie podniósł na niego rękę. Chłopak Sofii był jednak silniejszy, a jak nie to z pewnością trzeźwiejszy, no i oddał przeciwnikowi, powalając go przy tym na ziemię. Wtedy na ratunek przybyli mu koledzy, którzy dosłownie rzucili się na Roberta. Napastnicy w ciągu chwili obezwładnili 21-latka, wszystko to na oczach Sofii, która prosiła, aby przestali i prosiła, aby zostawili jej chłopaka w spokoju. Podchmielone towarzystwo nie było jednak skore do negocjacji. Mimo krzyków i próśb Sofii, atak nie ustawał. Na Roberta rzuciło się pięciu młodych mężczyzn, którzy mieli ogromną siłę, używając jednocześnie swoich rąk i nóg, trafiając przy tym niestety w głowę i w inne części ciała. W pewnym momencie zaczęli nawet po nim skakać. Sophie robiła co mogła, aby odgonić napastników, i w pewnym momencie to się udało. Nieznajomi rozeszli się, a dziewczyna miała okazję podejść do swojego ukochanego. Robert w tamtym momencie nie był przytomny, nie ruszał się i nie dawał żadnych znaków życia. Sofie zapewne już miała dzwonić po pomoc, gdy nagle grupka napastników wróciła i rzuciła się również i na nią. Sofie nie stawiała oporu, prosiła tylko, aby oszczędzić jej chłopaka nie było żadnego, dosłownie żadnego argumentu, aby ani wyjaśnienia gniewu, jaki odczuwali napastnicy, a jednak kierowała nimi złość, mimo tego, że ani Robert, ani Sofi niczego im nie zrobili. Nawet się do nich nie odezwali, próbowali ich ominąć, próbowali zignorować temat. Robert zareagował jedynie w momencie, kiedy jeden z napastników podniósł na niego rękę, no ale to była reakcja obronna. Grupa nieznajomych wydawała się nie reagować na prośby i wołania Sofii, nie zwracali uwagi na to, że w pewnym momencie dziewczyna straciła przytomność, nie zwracali też uwagi na to, że tak naprawdę są obserwowani, w tym parku wciąż były osoby, które, które widziały całe zajście. Niestety taki atak spotkał Sofii, która z grupą młodych mężczyzn nie miała żadnych szans. Celem, niestety, stała się jej głowa, którą okładali napastnicy nie tylko rękoma, ale również nogami, swoimi butami, właściwie to traperami, bo takie buty mieli. Wkrótce, i tak jak już Wam mówiłam, Sofii straciła przytomność, a grupka nieznajomych zauważyła, że sprawa wygląda poważnie. W ciągu chwili skatepark zrobił się pusty, a na ziemi leżały jedynie dwa ciała Sofii i Roberta. Nie zmienia to jednak faktu, że całe zdarzenie z dalekiej odległości obserwowali świadkowie. Wciąż obserwowała to wszystko grupa dziewczyn, z którymi wcześniej Sophie i Robert spokojnie rozmawiali i które zapoznali na stacji paliw. Dziewczyny widziały atak, chociaż same schowały się w bezpiecznym miejscu w obawie o to, o to co mogą zrobić napastnicy. Jednak gdy napastnicy odeszli, to jedna z tych dziewczyn zadzwoniła pod 9,99, czyli pod numer alarmowy, i powiedziała ona dokładnie, tutaj cytując, właśnie zaatakowano moszerów tylko dlatego, że są moszerami. Później oczywiście podała adres, jednak w ramach wyjaśnienia w takim wolnym tłumaczeniu osoba, która lubi muzykę rockową. Ja przyznam szczerze, że w ogóle to pierwszy raz się spotykam z tym słowem, ale rzeczywiście no jest to jakieś takie określenie w slangu i tak samo też napastnicy krzyczeli w kierunku Sofii i do Roberta, nazywając ich gotami i moszerami. Właściwie to nie wiem, czy miało być to w jakiś sposób niemiłe, obraźliwe, no bo mieli taki gotycki styl, więc to, że ich ktoś nazwał gotami, to, to, to nie wiem, czy to jest jakaś ujma na, na honorze. Nie zmienia to jednak faktu, że ta dziewczyna, która dzwoniła po pomoc, sama podkreśliła, że do wszystkiego doszło przez to, jaki styl mieli Sophie i Robert, że tak naprawdę chodzili, tu, chodziło tutaj jedynie o ich wygląd. No cóż moi drodzy, karetka szybko zjawiła się na miejscu, a parę przewieziono do pobliskiego szpitala. Jeden z ratowników, który zjawił się na miejscu, powie później, że była to jedna z okropniejszych akcji ratunkowych, w jakich przyszło mu uczestniczyć, ponieważ urazy Sophie i Roberta były tak rozległe. Mimo tego zarówno Robert, jak i Sophie wciąż żyli i otrzymali natychmiastową pomoc. Jak się okazało, Robert był w nieco lepszym stanie, Sophie jednak od początku została podłączona do aparatury podtrzymującej życie jej własna matka Sylwia miała problemy z rozpoznaniem córki, więc naprawdę ciężko, bardzo ciężko sobie to wyobrazić, co ta kobieta w tym momencie musiała czuć. No cóż, w czasie, gdy lekarze walczyli o życie Sofii Roberta, funkcjonariusze otworzyli śledztwo w tej sprawie i przede wszystkim zaczęli szukać sprawców. Mimo tego, że pozornie w czasie ataku skatepark wydawał się pusty, to wcale tak nie było. Jak się okazało, nieraz okoliczne nastolatki robią za najlepszy osiedlowy monitoring i w tej sprawie przesłuchano około 100 osób, a śledczy uważają, że w ogóle w tamtej nocy w skateparku ogólnie mogło być nawet 30 osób, które tam, wiecie, spacerowały. Jeździły na deskorolce lub po prostu spędzali tam czas. Czyli, mimo tego, że było późno, było około północy, wręcz tam pierwsza w nocy, no to jednak ludzi było sporo. Oczywiście to nie oznacza, że te 30 osób obserwowało wszystko i tam stali w kółeczku i tam patrzyli, jak to wszystko się dzieje. No to były osoby, które przechodziły, coś może widziały, coś słyszały, później się zgłosiły, więc no na szczęście wiele osób można było przysłuchać. I na miejscu byli świadkowie, którzy widzieli całe zdarzenie, a co więcej kojarzyli napastników. Backup, jak już wiemy, no to jest niewielkie miasto, gdzie mimo wszystko wiele osób się znało, zwłaszcza młodzież, bo jak się moi drodzy okazało, sprawcy byli nastolatkami w wieku od 15 do 17 lat. Młodzi ludzie, naprawdę młodzi ludzie, którzy z jakiegoś powodu w środku nocy znaleźli się na ulicy i postanowili wyrazić swój gniew wobec świata w okropny sposób. Wkrótce aresztowano Ryana Herberta i Brendona Harisa, dwóch mężczyzn, młodych chłopaków zwał jak zwał w wieku 16 i 15 lat, których rozpoznali świadkowie. Napastników było oczywiście więcej, ale świadkowie nie mieli pewności, kim byli pozostali. Zresztą wszyscy jednogłośnie tak stwierdzili, że to właśnie ta dwójka sprowokowała i nakręcała cały atak. To oni tam napędzali wszystko, mówili pozostałym, że, że tak, idźcie, zróbcie to. Od razu było widoczne, że to ta dwójka dyryguje całą grupą, a reszta po prostu ich słuchała. A znaczy to oczywiście nie zmienia, że, że reszta również była winna, tyle że mamy swego rodzaju przywódców. No cóż, moi drodzy, e, śledczy, licząc na to, że sprawcy mają 130 jak łącznie, podłożyli podsłuch na tylne siedzenia furgonetki, gdy transportowali Rajana i Brendona. Nie mylili się, bo jak się okazało, młodzi mężczyźni w drodze na komisariat, czyli tam jak już, już czekali, aż zostaną przewiezieni, opowiadali o całym zdarzeniu i śmiali się wręcz z tego, e, tym samym no, przyznali się do winy. Jak to jednak e, często w życiu bywa, w areszcie chłopaczki już nie byli tak skorzy do opowiadania i, i obrzucali się wzajemnie winą. E, szybko też na jaw wyszły personalia kolejnych napastników. Jak się okazało, e, cała piątka po wszystkim spotkała się z inną grupą znajomych i pochwalili się tym, co zrobili, cytując: W parku są w połowie żywi moszerowie, czy chcecie ich zobaczyć? Tak brzmiało pytanie skierowane do kolegów, którzy z jakiegoś powodu jednak uznali, że. Przede wszystkim nie chcą niczego widzieć i doszli do wniosku, że to wcale nie jest zabawne. I to właśnie ci koledzy, kolejnego dnia, zgłosili się na policję, aby o wszystkim opowiedzieć. Tym sposobem do grupy aresztowanych dołączyli 17-letni Daniel Malet i bracia 17-letni Joseph i 16-letni Dani Helm. Cała piątka bez żadnych wątpliwości była obecna na miejscu zdarzenia, jednak pozostało ustalenie, kto i jaki miał udział w ataku. Niestety w tego typu przypadkach, jak już pewnie kojarzycie, często ustalenie winy jest problematyczne, no bo każdy wychodzi z założenia, że skoro było więcej osób, to można zrzucić winę na pozostałych. No i tak właśnie było też w przypadku całej tej piątki. Każdy mówił praktycznie to samo, czyli ja nie wiedział, ja nie chciał, ja tylko się przyglądał, ja nic nie zrobiłem. No ale jak cała piątka mówi, że nic nie zrobiła, a jednak do szpitala w poważnym stanie trafiły dwie osoby, no to pewne jest, że ktoś z pewnością kłamie. Każdy donosił więc na każdego w myśl motta braci się nie traci, a jak traci, to nie braci, wychowani przez ulicę i tę sprawy. No cóż, w czasie gdy napastnicy przebywali w areszcie, Robert i Sophie wciąż walczyli o życie. Po kilku dniach stan Roberta znacznie się poprawił na szczęście. Mężczyzna obudził się ze śpiączki i mimo obrażeń głowy i mózgu był w pełni świadomy tego, gdzie jest i co się dzieje. Robert pamiętał wszystko jednak poza atakiem i tym, co działo się przed. Młody mężczyzna całkowicie stracił pamięć z tego momentu, więc no nie mógł rozpoznać sprawców, nie mógł dokładnie opisać na przykład, kto co mówił, kto zaczął i tak dalej, ale jak wiemy to nie było jakoś specjalnie potrzebne. Niemniej o ile stan Roberta znacznie się poprawił i rzeczywiście mężczyzna zaczął dochodzić do siebie, to w przypadku Sofii było niestety odwrotnie. Mijały dni, a dziewczyna nie wybudziła się ze śpiączki i wciąż nie mogła sama oddychać. Wkrótce młodą kobietę przeniesiono na oddział neurologii do szpitala w Salford, po to, aby zrobić jej specjalistyczne badania, aby ocenić pracę jej mózgu. I niestety, moi drodzy, 21 sierpnia 2007 roku lekarze jednogłośnie uznali, że tak naprawdę mózg Sofii nie podejmie już żadnej próby, nie działa. Niestety doszło do, do śmierci mózgu, a tym samym Sofii nigdy się nie obudzi. Właściwie to jeden z lekarzy użył takiego stwierdzenia, że nawet gdyby Sofi się obudziła, no to niestety jej obrażenia są tak rozległe, że nigdy nie będzie ona sprawna, chociaż w małym stopniu, tak jak była wcześniej. Tym samym rodzina powinna podjąć chyba najtrudniejszą możliwą decyzję, czyli odłączenie Sofii od aparatury podtrzymującej życie. Po wielu dyskusjach i przemyśleniach 24 sierpnia 2007 roku rodzina Sofii postanowiła się pożegnać ze swoją córką, siostrą i dziewczyną. W tym samym momencie zarzuty wobec napastników zostały zmienione z ciężkiego uszkodzenia ciała na doprowadzenie do zgonu w przypadku Sofii. Mniej więcej w tym samym czasie udało się ustalić, że największa odpowiedzialność, spoczywa na Rajanie Herbercie i Brendonie Harisie, czyli tej dwójce, która jako pierwsza została zatrzymana, którzy właśnie według świadków i kolegów dowodzili całą grupą. Jak się okazało, pozostali również wskazali właśnie ich. Podobno zresztą wszyscy nastolatkowie już wcześniej uchodzili za zdemoralizowanych, wracali do domu, które im się podobało, unikali szkoły, nie uznawali żadnych autorytetów i często pili w skateparku. Tak czy inaczej, w marcu 2008 roku ruszył proces całej piątki. Ryan i Brandon na salę sądową zostali przewiezieni z aresztu, z kolei pozostali otrzymali możliwość zwolnienia za kaucją. Z racji, że dokładne ustalenie roli każdego z młodych mężczyzn było ciężkie, to ostatecznie Brandon i Ryan zostali oskarżeni o ciężkie uszkodzenie ciała Roberta i doprowadzenie do zgonu Sofii, z kolei pozostała trójka została oskarżona jedynie o uszkodzenie ciała. Uznano z jakiegoś powodu, to pewnie w trakcie śledztwa, w trakcie przesłuchiwania całej piątki, uznano, że tak naprawdę to Brendan i Ryan odpowiadają za, za śmierć Sophie. To oni się do tego przyczynili i to na nich spoczywa największa odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Moi drodzy, o ile Ryan Herbert wydawał się skruszony swoim czynem, to jego kolega Brendan Harris nie okazywał większych emocji. Funkcjonariusz, który działał przy tej sprawie, Mick Gradwell, Powiedział, że Brendan Harris w trakcie swojego przesłuchania wydawał się być w całkiem dobrym nastroju. Zresztą on był przesłuchiwany w obecności swojej matki i w obecności swojej matki śmiał się, był radosny, opowiadał o tym, co się wydarzyło. Zresztą funkcjonariusz zwrócił uwagę na to, że jego matka również wydawała się całkiem radosna, w dobrym nastroju, jakby zupełnie nic się nie wydarzyło. I jak widać, no, syn właśnie po niej odziedziczył kręgosłup. Oralny. No cóż, 28 kwietnia 2008 roku obaj młodzi mężczyźni usłyszeli wyrok do dożywocia z możliwością wcześniejszego zwolnienia. Ryan mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie po 16 latach, a Brendan po 18 latach. Wszystko z tego względu, że pierwszy z nich przyznał się do winy, wziął odpowiedzialność za to, co się wydarzyło i rzeczywiście przed sądem wyraził skruchę. Z kolei, z kolei jeżeli chodzi o Harrisa, to wciąż twierdził, że jest niewinny, że to pozostali i że on tak naprawdę niczego nie zrobił i widać było, że nie poczuwa się w żaden sposób do odpowiedzialności. Na zakończenie sędzia, w swojej przemowie, zwrócił się do sprawców i powiedział, że ich zachowanie tamtej nocy poniża całą ludzkość i ogólnie jest wstydem dla całej ludzkości. W każdym razie, czytając różne fora na ten temat, e, widziałam wiele komentarzy i to takich komentarzy pełnych oburzenia, dlaczego sprawcy mogą wyjść na wolność po kilkunastu latach, no bo to albo dożywocie, albo kilkanaście lat. No i z tego, co czytałam, to w Anglii istnieje coś takiego jak dożywocie bez wcześniejszego zwolnienia, ale taki wyrok dostają osoby, które ukończyły 21 lat. No, jak pamiętamy, sprawcy mieli od 15 do 17 lat. No właśnie. Pozostali napastnicy otrzymali wyrok od 4 do 5 lat, no co jednoznacznie oznacza, że oni są już na wolności. Niestety, niestety, bardziej chyba niestety, no ale tak działa prawo. Najwyraźniej rzeczywiście ich udział w ataku był znacznie mniejszy. Nie zmienia to jednak faktu, że cała piątka po wydaniu wyroków, no to tam się bardzo mocno spłakała i złożyli oni wszyscy apelacje, tak solidarnie wszyscy razem. I ostatecznie Ryanowi Herbertowi skrócono wyrok na możliwość ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po 15 latach. Dla przypomnienia, Ryan to jest ten, który przyznał się do winy, który wyraził skruchę, więc no zostało to przez sąd wzięte pod uwagę. Reszta wyroków została jednak podtrzymana. Tak czy inaczej, sprawa Sofii zwróciła uwagę mediów i też organów ścigania. Wiele osób wyroziło swój sprzeciw bezpodstawnej nienawiści, jaka spotkała Sofii Roberta, i w końcu zwrócono uwagę na ten problem. Zresztą krótko po śmierci 21-latki piosenkarz Ronan Harris zadedykował Sofii piosenkę Illusion i przekazał kondolencje rodzinie dziewczyny. Skatepark, który był miejscem ataku, stał się miejscem pamięci. Ludzie przynosili tam kwiaty, a nawet zorganizowano tam koncert na cześć Sofii. Mimo okropnych, naprawdę bardzo przykrych wydarzeń, rodzina naszej bohaterki przemieniła tęsknotę i żal w chęć niesienia pomocy i edukacji. Powstała specjalna kampania o nazwie Sofi, w której Sylwia i jej mama jeździła po szkołach i edukowała młodzież na temat tolerancji i zrozumienia, podając jako przykład historię własnej córki. Wiele znanych osób wypowiadało się też w tej sprawie i pokazało swoje wsparcie. E, na przykład Courtney Love wiele razy była widziana z bransoletką z napisem Sophie, co właśnie oznaczało wsparcie całej tej inicjatywy. W 2009 roku kampania zyskała tak duży rozgłos, że rodzina zdecydowała się założyć fundację charytatywną imienia Sophie Lancaster. Jest to fundacja, która wciąż jest aktywna, która wciąż niesie edukację, niesie pomoc. Nie tylko zresztą rodzina naszej bohaterki próbowała upamiętnić Sofię w pozytywny sposób. Również zrobił to Robert i jej chłopak, mężczyzna skończył studia i aktualnie działa jako lokalny artysta. W 2010 roku Robert otworzył własną wystawę upamiętniającą Sofię i pieniądze ze sprzedaży tych dzieł sztuki przeznaczył właśnie na fundację. Cztery lata później, czyli w 2014 roku, Sylwia Lancaster, mama Sophie otrzymała nagrodę OB. Jest to Order Imperium Brytyjskiego, który kobieta otrzymała za swoją działalność. W 2017 roku powstał film na podstawie historii Sofii. W tym samym roku też Robert Maltby, czyli chłopak Sofii, który też no, przeżył ten cały atak, udzielił wywiadu po 10 latach, i mężczyzna powiedział, że wrócił w pełni do zdrowia. Rozwija swoją karierę artystyczną, jest też aktualnie w związku, no i planuje wyjazd za granicę. Z najnowszych informacji wynika, że w 2020 roku jeden ze skazanych, Rajan, ten, który wiecie, no wyraził skruchę, on otrzymał decyzję o kolejnym skróceniu wyroku i będzie mógł się ubiegać o zwolnienie po 14 latach i 6 miesiącach. I z tego co wiem, no to trwały debaty dotyczące jego wypuszczenia, ponieważ władze więzienne twierdzą, że mężczyzna zrobił ogromne post postępy. Zrozumiał swój błąd, no i wstępna opinia jest taka, że powinien on wyjść na wolność. Ja nie jestem pewna, czy on już wyszedł, ponieważ wszelkie artykuły na ten temat pochodzą z 2022 roku, no i głoszą one, że Ryan zostanie zwolniony, ale czy rzeczywiście został on już zwolniony, czy może zostanie jutro zwolniony, to, to ciężko mi jest powiedzieć. Jeżeli chodzi o drugiego skazanego, czyli o Brendana, no to on wciąż siedzi za kratami i do tego ewentualnego wcześniejszego zwolnienia, no to jeszcze troszkę mu zostało. Moi kochani, jest to bardzo przykra historia. Jest to historia, która nie ma motywu, której motywem był gniew, gniew, który był zupełnie niezrozumiały, który był zupełnie bezpodstawny. Jest to historia, do której nie powinno dojść. Niemniej jest to sprawa, która niesie ze sobą ogromny przekaz, ogromną edukację. Jest to historia o tym, jak ludzie, bliscy, którzy stracili Sophie, którzy stracili swoją kochaną córkę, siostrę. Partnerkę w tak okropny sposób, przemienili swój ból, swoją tęsknotę w coś naprawdę pozytywnego. I tak też powstała Fundacja Sophie Lancaster, tak też e, powstała cała objazdówka, która miała przekazywać młodym ludziom takie wartości jak zrozumienie, tolerancja, to, że każdy z nas może być inny, ale wciąż możemy funkcjonować razem. Myślę, że historia Sophie jest historią, która niesie ze sobą ogromną refleksję i mam nadzieję, że też e, taka refleksja pojawi się w Waszych głowach. Tak też jestem ciekawa tego, co sądzicie o tej sprawie, jakie są Wasze przemyślenia. Będę też bardzo wdzięczna za podzielenie się w komentarzu jakimiś szczegółami, informacjami, do których ja na przykład nie dotarłam, a może Wy do nich dotarliście, bo słyszeliście o tej sprawie wcześniej. Liczę na to, że powstanie nam tutaj jakaś mniejsza lub większa dyskusja. Zanim jednak przejdziemy do takiego typowego zakończenia tego podcastu, to zostałam poproszona o udostępnienie pewnej zbiórki. Jest to Zbiórka dla młodej kobiety, matki i żony, która walczy z bardzo ciężką chorobą, jednak ma szansę, aby jej życie, aby życie jej bliskich się poprawiło. Stąd też ogromna prośba, jeżeli ktoś ma taką możliwość, jest tutaj prośba o wsparcie tej zbiórki. Czasami dla nas jest to niewielka suma, a taka kwota potrafi komuś uratować życie i potrafi komuś naprawdę pomóc. Moi drodzy, link do tej zbiórki znajduje się w opisie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli dotarliście do końca, to zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, piszą w komentarzu. Szacunek, ponieważ ten szacunek jest. Naprawdę ważny dla drugiego człowieka, który ma swoją własną historię, który w tym momencie może przechodzić przez różne rzeczy, który znajduje się na łatwej, trudnej drodze swojego życia. W łatwym lub trudnym momencie taki szacunek dla drugiej osoby jest naprawdę ważny. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję, że dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. I do usłyszenia niedługo. Dokładnie to prawdopodobnie będziemy się tutaj słyszeć w czwartek, a następnie raczej w sobotę. Będę Was jeszcze na bieżąco informować, a póki co trzymajcie się i dbajcie o siebie.